Okej, okay. Przed obejrzeniem tego filmiku ostrzegam, że mogę być trochę nudny, jestem czerstwy jak kromka chleba, no ale cóż. Tym bardziej zapraszam do oglądania, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Strzała! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek z gry Slither.io. Jest to gra polegająca na wężu. Okej, więc zacznijmy, może zagrałem pierwszą grę. Jesteśmy takim właśnie ludzikiem, bardzo podobne sale do Agar.io, tylko że tutaj jesteśmy właśnie wężem. Musimy posiadać te małe kuleczki. Jest o tyle tutaj lepiej, że nie ma niczego, co by nas rozwalało, jakichś tam tych właśnie krzaczków takich. Przede wszystkim my czy przyspieszamy z tym, że wtedy tracimy swoją masę, czego raczej nie chcemy. Nie możemy nikomu swojej masy przekazywać, są też tutaj inni gracze. Inni gracze możemy również zjeść, tylko że najpierw trzeba im zajechać drogę. Sami siebie możemy wchodzić, wjeżdżać, na razie to tego nie pokażę. O właśnie, no tak, i tak właśnie, zjedziecie komuś tak drogę, wtedy giniecie. No i polega to raczej na prostych zasadach, więc może pograjmy, pokażę wam kilka ciekawych momentów. O kurde, tu się ktoś nieźle pozabijał, no i mamy masę, kurde, jesteśmy porobieni, o fuck. No dobra. To jakieś szatany jeżdżą, może lepiej stąd idźmy. No dobra, to już troszkę jesteśmy porobieni, mamy teraz już troszkę masy, więc możemy zacząć coś tutaj liczyć. Tak, nie jestem dobry w tą grę, widać to pewnie. No ale cóż, gram w to, znaczy dla fanów, też żeby wam to pokazać, bo nie każdy tą grę zna. Odcinki aż nie będą się pojawiać z niej regularnie, ponieważ no, nie jest to gra jakaś warta robienia serii, bo tu nie ma fabuły, nie ma. Jest to tylko po prostu flashówka, dam wam linka w opisie do tej gry. Zresztą link nie jest trudny, po prostu piszecie slifer.io. Powinno wam już to wyskoczyć gdzieś tam w przeglądarce. O, mamy gościa, shit, ktoś nam go zje. Dokładnie tak, ale troszkę masy mamy. W prawym tutaj górnym rogu możecie zobaczyć tablicę wyników, kto jest obecnie pierwszy. To jest tablica obecnych osób, więc nie ma jakichś tutaj rekordów pokazanych. No to są wielkie wyniki. Tutaj z lewym górnym rogu jest mój wynik. No jeszcze wiele nie brakuje do tych pierwszych osób, jednak no, może nam się uda. Cholera, nic tutaj nie ma. Kurde, cała plansza pusta. Nic się ciekawego nie dzieje, ale no cóż, myślę, że Agario było troszkę bardziej dynamiczną grą, nie że było, w sensie poruszaliśmy się wolniej, jednak gracze byli gęściej rozsiani, więc można było częściej z kimś powalczyć, a tutaj tak naprawdę zbieramy te punkciki i raz na jakiś czas właśnie kogoś widzimy. Nie jest to częste. Shit, chciałem go tutaj złapać, ale jak widać nie wyszło mi to najlepiej. No cóż, sterujemy tylko myszką. Ten wąż idzie właśnie z naszym kursorem. Jakby chcemy przyspieszyć, naciskamy lewy przycisk myszy. O cholera. O, jakiś Polak, wiśnia. Cholera, kolejny wielki wąż. Dobra, mamy jakiegoś tutaj gościa, zabiliśmy. Troszkę chwilę cicho siedziałem, nie wiedziałem co powiedzieć, ponieważ trochę się skupiam na grze. Jestem już coraz dłuższy i mamy tutaj gościa. Cholera. Oj, kolejny typu. Dobra. Mamy trochę masy. Och, shit. No to jesteśmy teraz porobieni nieźle. Już nas się mogą niektórzy bać. Jesteśmy już dosyć dużych rozmiarów, tylko żeby to teraz głupio nie rozjebać. I proszę, co my robimy? Chyba weszła dobra seria, możemy troszkę teraz rosnąć, może gdzieś nawet się pojawi na tej tablicy, chociaż nie, brakuje mi jeszcze dużo. Ale widzicie, na czym ta gra mniej więcej polega. Ja tutaj będę już teraz przez chwilę może cicho siedział. Jak coś się... Kurwa. Chyba zagrajmy może jeszcze 2 razy i sobie pożegnam. Chcę teraz tak ciężko od małego się rozwijać.
Tu mamy jakieś duże, kurcze pitongi. Może któryś nam sprzeda trochę masy. O, tutaj widzę, ktoś już został zabity lekko. Trochę mu się umarło. Odnośnie ostatniego i mojej sytuacji na moim kanale, nie jest raczej znany kanał, jest to niszowy, raczej gdzieś tam nawet nie mam 100 subskrypcji, jednak chciałem się odnieść do tego, że po rzuceniu pierwszego filmiku obiecywałem, że kolejny filmik będzie na drugi dzień. No niestety, trudno jest mi o tym mówić, ale jestem leniwym durniem i raczej nie wrzuciłem tego na pewno na drugi dzień. Minęło już nawet kilka miesięcy. No cóż, nie miałem weny, zresztą nigdy nie mam weny. Teraz po prostu zobaczyłem, że ta gra jest i nagrywam wam, ale też raczej jestem jakiś natchniony. Cholera, widzieliście to? Gość jest dobry. Ale obejrzałem sobie tutaj kilka youtuberów i znałem, że może warto tę grę nagrać. Dobrze, mamy typa. I chodź. Dobrze, kolejny. I dobrze, mamy tutaj. Tak się wygrywa życie. Pozdrawiam. No tego się nie spodziewałem. No tak, no jak widać, tą grę raczej nie jestem ani trochę doświadczony, nie jestem ani trochę dobry i to widać, słychać i czuć. No cóż. O, tutaj może się troszkę nachapiemy i. O, ale było blisko, byśmy. Ach, dobra, cholera, nieważne. Gry tego typu nie wciągają na dłuższą metę, są raczej chwilową zabawą, ale myślę, że z kolegami można by porywalizować na jakieś swoje największe rekordy. Napiszcie w komentarzach wasze rekordy, oczywiście potem sprawdzę, będę odpisywał oczywiście, bo raczej więcej nie będzie. I cóż, tu Powajmany z wami się żegnał, nie ma już tu raczej nic ciekawego do pokazania wam. No to strzała, cześć!